I dzień dobry, witam wszystkich, zagrałem dalej w Legend of Grimrock. O, piorunowy łuk, gdybym tylko miał kogoś, kto mógłby się nim posłużyć. Ale nie mam. Ale ponieważ ten piorunowy łuk jest tak czytersko wygląda, to i tak go wezmę. Tu jest wyjście na górę, a tutaj jest wyjście po prostu. Jest całkiem duża szansa, że na tą półkę, gdzie trzeba tutaj, tą. Zresztą te dodatkowe znajeczki, że tam po prostu trzeba się spuścić z góry. W odpowiednim miejscu. Oj tak, raczej tak jest. I ja chyba spróbuję to zrobić od razu. Czyli to będzie gdzieś tutaj. Spróbujmy. Chyba nie trafiłem jednak. Ale to nic nie szkodzi. Spróbuję jeszcze obok. Dokładnie. Kryształowe nagolenniki. O kryształowej zbroi mówiono się, że była ona źródłem nieśmiertelności Iliara śmierdząco-sercowego, własnoręcznie ukoronowanego króla Conwyn. No i to jest definitywnie lepsze od tych nagolenników metalowych, także nawet nie będę ich już używał. Natomiast tutaj możemy się tak wymienić. Dużo w ewazji mu to nie przeszkodzi, temu widzowi naszemu. To chowamy. Miszmasz to oni mają niezły na sobie. Miszmasz ekwipunku. Zejdźmy na dół. Może skorzystamy z tego klejnotu uzdrawiającego, skoro już tu jest. Teraz tu. No dobra, to biorę to. Czy ja dobrze widzę? Czy ja dobrze widzę, co tam leży? Czy ja dobrze widzę? Ja to chyba chcę. Gdzie są złote klucze? Tutaj. F5. Państwa, Chaingun! Oh yeah! Lepszy niż Arkebus. Krudy. Ordynarny. Tak. Ordynarna, lecz efektywna broń. Znana także jako żrąca proch świnia. Ze względu na swoją zdolność do wystrzeliwania peletów w krótkich odstępach, w krótkich seriach. Quick bursts.
I tutaj specjalny atak powoduje, że wystrzeliwujemy więcej niż jedną kulą. To jest pod każdym względem lepsze niż ten arkebus i ten arkebus możemy sobie już schować w tym momencie. Nie patrz na niego więcej. To nam wyczarowało przejście. Czy to był ten klenot, który ja tu widziałem z oddali? Chyba to był ten. Mam więcej żadnych tutaj nie kojarzę. Jeszcze się poprzyglądam, czy nie ma gdzieś jakichś przycisków poukrywanych w tych drewnach. Jeszcze tutaj mogę pójść, ale to jest chyba tylko kiełbasa. Kapas. I przyspieszać wszelkich ruchów. Zobaczmy jeszcze tutaj. Jak ta kula tak przeleciała w sumie, to nie wiem, czy czegoś tutaj jeszcze nie ma, prawda? Ale nie wygląda mi na to, żeby coś tam było. O, tutaj nic ciekawego nie znajdę już. No to ja mogę jeszcze takie zrobić. O, zejdziemy tutaj. I tutaj jeszcze nie byłem. No właśnie, jak się tam dostać? Stąd raczej nie, czyli jakoś z góry by na przykład być może dało się. Albo nawet z dołu. Nie, z dołu raczej nie, bo z dołu tutaj nie ma przejścia. A mówiłem, że tam to ciepła twarz było od tyłu, a nie, to był zamek. To mamy pewną zagwozdkę, bo na pewno tam jest jakieś nieodkryte jeszcze przeze mnie miejsce. Natomiast nie mam pojęcia, jak się do niego dostać. W ogóle. Słyszę tylko pająka chodzącego. Tutaj. Dobrze. Możemy spróbować skorzystać z tego strzału, ale to przy następnym przeciwniku. Tego, co strzela serio. Chyba 6 kul poszło. Thank you.
co, zaszedłszy od tej strony, czy tam coś mogę zobaczyć? Out of energy mogę zobaczyć, co najwyżej. Lita skała. Lita skała. Lita skała. Tutaj też bym się nigdzie nie spuścił z tego miejsca. Do żadnego wartościowego miejsca oczywiście. Także nie wiem, jak się tam dostać. No i nie znalazłem też koncentratu do tych jaskiń, prawda? Ale chyba... Nie jestem pewien, czy jest w ogóle. Powinien być, bo... Bo coś mi się kojarzy, że powinien być do Caverns też, tak? Do Crystal Mines, znaczy się. Chyba, że mi się coś z Dungeonem Masterem myli. Jak się tam przedostać? Dobrze, to może ja zrobię przerwę w tym momencie i sprawdzę to. Po prostu zwyczajnie sprawdzę to w internecie, bo... Ewentualnie może tutaj coś przegapiłem, to jeszcze tutaj wrócę, zanim sprawdzę. Ale to i tak zrobię poza filmem.